Buongiorno. A gdyby tak w trakcie najbliższej podróży do Włoch zamówić lody po włosku. W tym odcinku poznasz podstawowe wyrażenia, które przydadzą ci się we włoskiej lodziarni. Przed tobą 117. odcinek podcastu Ultramare włoski przy kawie. Ja nazywam się Antonina Jasnorzewska i bardzo się cieszę, że się spotykamy. Jedną z takich niezapomnianych rzeczy Jakie czekają nas we Włoszech, są z pewnością lody, bo to prawdziwe włoskie gelato, tak jak nazwiemy lody po włosku, naprawdę nie ma sobie równych. Włosi doprowadzili do perfekcji ich produkcję, a my, gdy znajdziemy się już w lodziarni, czyli po włosku jest to gelateria, to bardzo ciężko zdecydować się na jeden ulubiony smak. Wiele z rzemieślniczych lodziarni we Włoszech może się poszczycić czymś wyjątkowym, jakąś swoją specjalnością, takim smakiem, czyli gusto, który jest charakterystyczny dla danego miejsca. Bywa też tak, że spotkamy smaki, które nas zaskoczą. W jednej z moich ulubionych lodziarni florenckiej, jest to Gelateria Dei Neri, całkiem niedaleko Galerii Uffizi. jadłam kiedyś lody o smaku gorgonzoli. Poznajmy słownictwo, które przyda nam się w lodziarni. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że lody możesz zamówić w rożku, po włosku jest to Uncono, albo w kubeczku. Po włosku jest to una unacopetta. I teraz nie wybierasz ilości kulek, gałek, czy smaków na samym początku, tylko wybierasz na początku wielkość tego rożka bądź kubeczka. Uncono, czyli rożek, może być piccolo (mały), medio (średni), grande (duży). Tak samo kopetta, tylko ona jest w rodzaju żeńskim, więc powiemy piccola, mała, media, średnia, grande, duża. Wchodząc do lodziarni, najpierw skieruj się do kasy. Przy kasie nie musisz jeszcze decydować, czy weźmiesz lody w wafelku czy w kubeczku, należy natomiast wybrać ich wielkość. Po odejściu od kasy z paragonem w ręku, po włosku jest to los contrino. Udaj się do lady, by wybrać lody. Wystarczy, że powiesz: Parmełko, no medio, dla mnie średni wafelek, Vorrei na kopytta, grande, chciałabym, chciałbym duży kubeczek. Doskonale wiem, że przyglądając się tak wielu wspaniałym smakom, może być nam ciężko się zdecydować. Warto więc dopytać, ile smaków. Decydując się na daną wielkość, możemy wybrać. Przyda się więc pytanie: Quanti gusti posso Ile smaków mogę wybrać? Jeśli powiedziałeś, czy powiedziałaś już, w czym chcesz dostać lody, cono bądź kopetta, i w jakim rozmiarze, to zapewne usłyszysz pytanie: Cosa mettiamo dentro? Co nakładamy? Przyszedł czas na wybór smaków. Wystarczy, że wymienisz ich nazwy. Lampone e pistacchio, malinę i pistację. Inne smaki, które możesz spotkać, to cioccolato, czekolada, melone, melon, limone, cytryna, frutti di bosco, owoce leśne, fragola, truskawka, nocciola, orzech laskowy, peszka, brzoskwinia. Fiordi Latte, śmietanka, menta, mięta. Życzę ci wielu sposobności ku temu, by jeść jak najwięcej włoskich lodów. A jeśli marzysz o tym, by w trakcie kolejnej podróży do Włoch faktycznie zacząć wchodzić w interakcje z mieszkańcami, to spełnijmy razem to marzenie. Dołącz do mojego wideokursu: Włoski Start. Czeka tam na ciebie cały moduł włoski niezbędnik wakacyjny, który doskonale Cię do tego przygotuje. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Dzięki za wspólną naukę. Alla prossima!